Wróciłam do domu już w sumie ponad 2 godziny temu, ale cały czas siedziałam w kuchni, także dopiero teraz się do Was odzywam. Byłam dzisiaj po zajęciach na godzinnym spacerze nad Wisłą i było bardzo ładnie. Jest przepiękna pogoda i ma być przepiękna pogoda przez cały tydzień, co naprawdę bardzo mnie cieszy. Robię dzisiaj chipsy z jarmużu pierwszy raz w życiu. Wiem, że jestem late to the party, bo wszyscy już znają ten przepis, ale tak, robię pierwszy raz i są bardzo dobre. Także, jeżeli ktoś też, tak jak ja, nigdy nie próbował, to polecam. A tutaj mój dzisiejszy obiadek, czyli pieczona czerwona kapusta z pieczarkami, do tego pieczone ziemniaczki i taki wegański kotlet, do tego też wegański majonez i ketchup. Tutaj reszta warzywek w ramach meal prepu, robię sobie też bigos, który jeszcze musi się trochę pogotować. A tutaj moje chipsy z jarmużu, które chyba przez przypadek prawie mi się spaliły. Dzień dobry, kolejny dzień wiosny. Zrobiłam sobie wczoraj sama czekoladę z orzechami laskowymi, bo bardzo lubię czekoladę z orzechami laskowymi, ale zazwyczaj jest tam bardzo mało orzechów laskowych, więc robiłam sobie sama i to są po prostu orzechy laskowe zalane czekoladą. I na górę jeszcze nasiona konopi. Jest już prawie 17 i idziemy na spacer, bo jest jeszcze jasno i jest aż 15 stopni, także aż chce się żyć. Tak pięknie się pachnie. Ze spacerku. Trwał on 1,5 godziny, także super. I szłam tak szybko, że aż się spociłam. I wziąłam teraz prysznic, zaraz będę jadła kolację i montowała film, a potem idę do spania. Robię dzisiaj na kolację takie pseudo sushi. Mam już tutaj ogórka, marchew, końcówkę tofu wędzonego, gotuję ryż i zrobię sobie takie rolki, zjem je z sosem sojowym i moim ulubionym kimchi z targu. Yummy. To jest tak dobre kimchi. A tutaj jeszcze moja czekolada, którą robiłam wczoraj i jest naprawdę super. Zjadła mnie dzisiaj całkiem sporo. Tak naprawdę ryż powinien się najpierw ostudzić, ale chcę już jeść. Jest już 19, chcę iść spać jakoś w przeciągu 2-3 godzin, więc trudno. Będzie ciepły ryż. Wyjątkowo dużo składników jak na moją rolkę, bo mam tylko 2 arkusze nori, które mi zostały, także dużo sobie tych rolek nie ukręcę, więc mogę je maksymalnie wypchać. Ta brzydsza rolka, która mi trochę pękła, będzie na teraz, a ta ładniejsza chyba na jutro na lunch. Dobry, w środę, jest już po 12, ja zaraz lecę na zajęcia, bo zaczynam o 13.15. A, i nie mówiłam jeszcze w sumie, jaki jest motyw przewodni tego tygodnia. Pewnie już widzicie po tytule tego odcinka, ale jeszcze tak słowem wstępu. Motywem przewodnim tego odcinka jest codzienny ruch. Takie sobie rzuciłam wyzwanie, żeby codziennie
robić jakąś aktywność fizyczną. I myślę, że dobrze wybrałam tydzień, bo jest bardzo ciepły ten tydzień. Jest codziennie około 15 stopni, także pięknie. Chociaż z drugiej strony to nie jest dobre, że w lutym jest 15 stopni przez kilka dni pod rząd. W każdym razie tak, to mi na pewno ułatwia moją codzienną aktywność fizyczną. I może jeszcze tak szybko o zasadach tego wyzwania. Co się zalicza jako aktywność w tym tygodniu? Spacer się liczy, ale tylko jeżeli trwa dłużej niż godzinę. Mniej się nie liczy. Liczy się siłownia oczywiście, liczą się jakieś takie ćwiczenia w domu, z internetu czy coś w tym stylu, ale one muszą trwać minimum pół godziny, żeby się liczyło, czyli nie wiem, 5-10 minut na macie mnie nie zadowoli w tym tygodniu. Tak, to chyba tyle. Nie wiem, czy mam w ogóle więcej jakichś opcji. Widziałam, że rowery miejskie wróciły, więc może wybiorę się na rower. To też będzie się liczyło, ale myślę, że też to musi trwać tak co najmniej 20-30 minut, żebym mogła sobie to zaliczyć jako aktywność. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Na tango nie idę, bo nie ma mojego partnera, więc nie. No gdyby był partner, to tango by się też liczyło jako aktywność. Może w niedzielę pójdę sobie znowu z samego rana o 5 do klubu, tak jak w zeszłym tygodniu. Zobaczymy. To był super workout i mega przyjemny, także kto wie, może w tym tygodniu też się zdecyduję. Chociaż wątpię, że ktokolwiek będzie chciał do mnie dołączyć w tym tygodniu, wątpię, żeby Olgi chciała dwie niedziele pod rząd budzić się o 4 rano. Zawsze mogę iść sama, ale jednak raźniej z kimś, tym bardziej w takich godzinach na zewnątrz. No ja się nie czuję tak do końca komfortowo. Okej, muszę spakować się do końca i będę wychodzić na zajęcia. Wczoraj byłam na takim długim spacerze i było naprawdę wspaniale, bardzo przyjemnie. Dzisiaj jest takie niebo jakieś dziwne, ale niby nadal jest ciepło. Wieczór mi trochę zniknął i to w sumie tyle z tego dnia. Idę zaraz spać i właśnie się zorientowałam, że dzisiaj nie było aktywności. No ale trudno. Mam nadzieję, że to będzie jedyny dzień, w którym to się nie uda w tym tygodniu. Jutro nowy dzień i nowa szansa na aktywny dzień. A teraz idę już spać. Jestem mega zmęczona. Dobranoc. Dzień dobry. Wczorajszy dzień był dziwny i znowu nie wykonałam żadnej aktywności fizycznej, o czym zorientowałam się dopiero przed snem. A już było za późno, bo do późna wrzucałam odcinek na YouTube. A tak. Także może dzisiaj będą dwie aktywności. Nie wiem, zobaczymy. Musi być co najmniej jedna. I jako, że wczorajszy dzień nie był najbardziej produktywnym dniem, chociaż pracowo całkiem sporo zrobiłam, no to dzisiaj planuję naprawdę produktywny dzień. Zaraz jem śniadanie, idziemy na zajęcia, w okienku może skoczę na siłownię. Później mam kolejne zajęcia, a potem, nie wiem, może pójdę się gdzieś pouczyć. Mam ochotę na taki po prostu dzień poza domem, robiąc rzeczy, które muszę i tak zrobić, ale w taki miły, przyjemny sposób. Wśród umilaczy, takich jak atmosfera biblioteki, kawiarnia, restauracja i tak dalej. Tak, także idziemy zrobić razem śniadanie. Jestem właśnie po pierwszych zajęciach dzisiaj i idę na siłownię w trakcie okienka. Wow! Mój post-workout snack. Lecę na drugie zajęcie. Nawet będę trochę wcześniej i będę miała jeszcze jakieś pół godzinki, żeby się pouczyć. Dzisiaj naprawdę produktywny dzień. Wróciłam do domu jakoś po 20, jest już prawie 21, coś tylko szybko przekąsiłam i zaraz będę się szykować do spania w zasadzie. Dzisiaj podczas okienka skoczyłam na siłownię, także
aktywność fizyczna wreszcie odhaczona. Później miałam zajęcia, następnie poszłam do Uki Uki na przepyszny udon wegański. A potem stwierdziłam, że jeszcze nadal mam sporo energii i w sumie jestem najedzona, więc mogę przebywać poza domem dłużej. A więc skoczyłam do biblioteki uniwersyteckiej i posiedziałam tam, nie wiem, 2-3 godziny? Chyba jakoś za 3 godziny, coś takiego. Także bardzo produktywny dzień i czuję się bardzo usatysfakcjonowana. Na weekend nie mam żadnych konkretnych planów. Jutro idę na targ i to w sumie tyle. Tak. A w przyszłym tygodniu, w poniedziałek po zajęciach jadę do rodziców, bo we wtorek nie mam zajęć, a w środę mam dopiero jakoś tam na godzinę popołudniową, więc wrócę sobie do Warszawy w środę rano. I myślę, że zobaczymy się już jutro. Moja cera się ostatnio poprawiła, tylko nie wiem, czego to jest kwestia, bo kilka rzeczy robię naraz, więc nie da się tutaj wyszczególnić żadnego jednego konkretnego powodu. Zaczęłam pić matcha prawie codziennie, także może to jest kwestia maczy. Jestem też w okolicy owulacji, więc to na pewno też daje mi glow. I zaczęłam też bardziej przykładać się do skincare ostatnio, także kolejny możliwy powód. No i też ogólnie ostatnio po prostu lepiej się czuję psychicznie, co też często się uwidocznia na twarzy. Who knows? Nie wiem, ale się cieszę. Jednak nie byłam dzisiaj na targu, bo dotarło do mnie, że w poniedziałek i tak wyjeżdżam, wracam w środę, więc stwierdziłam, że to chyba nie do końca ma sens. Jest dzisiaj brzydka pogoda, miało być słońce cały weekend, 15 stopni, a jest chyba, nie wiem, jakieś 9, straszny wiatr i szaro. Ale żeby odhaczyć moją aktywność dnia dzisiejszego, postanowiłam pójść na spacer do Arkadii, bo tam jest Carrefour, w którym robiłam zakupy, jak się przeprowadziłam do Warszawy. Na początku mieszkałam właśnie w okolicy Arkadii i często chodziłam do tego Carrefoura i on po prostu jakieś, nie wiem, ma specjalne miejsce w moim sercu i tam są takie produkty, których nie ma w innych miejscach, a więc lubię się tam czasami wybrać. No i właśnie stwierdziłam, że przejdę się pieszo, a to jest ponad 5 km, także aktywność na dzisiaj zaliczona. Był ponad godzinny spacer. O, proszę bardzo. Prawie 9000 kroków. Ale te zakupy w Carrefourze to były takie przede wszystkim zakupy rozrywkowe, czyli nie takie typowe na tydzień konkretne produkty, których potrzebuję, tylko po prostu takie rzeczy, na które miałam ochotę. Tak, wydałam ponad 130 zł, a kupiłam dosłownie garstkę rzeczy, ale już Wam pokazuję, bo jest kilka bardzo fajnych produktów. Okej, mamy tutaj same pyszne rzeczy. Znalazłam pierwszy raz takiego pak choja dużego i wydaje mi się, że po angielsku jest rozróżnienie na pak choj i bok choj i to chyba jest to, co nazywają bok chojem i mam zamiar sobie ją dzisiaj usmażyć z wegańskim sosem ostrygowym, czosnkiem i chili. Myślę, że to będzie naprawdę dobre. Kupiłam też takie produkty chlebowe i to mi się właśnie bardzo podoba, że w tamtym Carrefourze są chleby na wagę. Można sobie po prostu powybierać po kawałkach różne. Także kupiłam sobie taki chleb z ziaren, taki zwykły pszenny, który będzie super do tosta z tofucznicą. I kupiłam też taką pitę i to jest super, bo to jest o wiele zdrowsze i smaczniejsze od takich wrapów, które można kupić często w marketach. Kupiłam też marynowaną rzodkiew daikon specjalnie do sushi. Będzie sushi na wypasie dzisiaj. Z wegańskich ciekawostek mam taką szynkę Violife, która jest moim zdaniem bardzo dobra, bardzo ją polecam. I kupiłam też takie smalczyki z tofu. Lubię to mieć czasami gdzieś tam po prostu w szafkach schowane, bo to nie musi leżeć w lodówce i ma długi termin ważności, także czasami się przydaje na chleb, jak nie mam nic innego. To jest też ciekawa rzecz, to jest, nie wiem czy kojarzycie, były takie kiedyś z Nutellą, takie paluszki i do tego właśnie krem z Nutelli. Właśnie znalazłam coś takiego w wersji wegańskiej z tahini, także jestem ciekawa. Mleko kokosowe w takim jednorazowym małym opakowaniu, także super właśnie jak sobie robimy po prostu jedną porcję dania. Znalazłam też takie tofu sałatkowe w marynacie. Zgaduję, że to ma być taka imitacja fety. No jestem ciekawa, myślę, że sobie dzisiaj albo jutro zrobię taką sałatkę. Te placki ziemniaczane to jest też super gotowiec, bardzo polecam. Do tego wystarczy dodać tylko wodę i pieprz, albo nawet pieprzu nie trzeba, wystarczy dodać samą wodę. No i mamy gotową masę do robienia placków ziemniaczanych, także super opcja. A jak już dobrze wiecie, jeżeli
jeżeli oglądacie moje vlogi od jakiegoś czasu. Ja lubię sobie czasami coś takiego zjeść, no i właśnie znalazłam ten z certyfikatem, że jest on wegański, więc stwierdziłam, okej, będzie na kiedyś, jak mnie najdzie ochota. No i dwie takie kombucze. Już wam pokazywałam tą kombuczę w którymś weekly vlogu i jest bardzo spoko, a ten design jest przepiękny. Dobranoc, wstajemy przed piątą. Good morning! Coś mam pod okiem. Potrzebne nawodnienie. Więc workout na dzisiaj już zaliczony. Mam soczek i wracam do domku na śniadanie. Piękna pogoda i świeci słoneczko, więc postanowiłam, że wrócę sobie do domu spacerkiem, chociaż przez część trasy. Także myślę, że już nadrobiłam aktywność za te dwa dni, środę i czwartek, kiedy nie byłam aktywna. Tak. Wróciłam do domu, wzięłam szybki prysznic. Jestem trochę zmęczona, ale jednocześnie mam sporo energii. Czuję się też taka bardzo rozluźniona, bo jednak taniec tak bardzo rozluźnia. Zaraz sobie zrobię śniadanie i tyle. Czy wy to widzicie? Ja po prostu nadrabiam teraz aktywność za całą zimę. Samego tańca było 19 tysięcy kroków i jeszcze dodatkowe trochę przez spacerek. Także dzisiaj na śniadanie tosty z tofucznicą. Przepis możecie znaleźć w jednym z ostatnich odcinków, w którym pokazywałam wam trzy pomysły na weekendowe śniadania. Także tematycznie, weekendowe śniadanie. Chciałam wam pokazać jeszcze, jak robię swoją czekoladę, bo najczęściej takie czekolady z orzechami dostępne w sklepach po prostu nie są wegańskie, bo mają w składzie tłuszcz mleczny, a nawet jak już jakimś cudem uda się znaleźć wegańskie, to dla mnie one nie są wystarczająco gorzkie, plus tych orzechów jest tam naprawdę niewiele, a ja jednak w czekoladzie z orzechami bardziej lubię orzechy niż czekoladę, a dlatego robię sobie sama. Tutaj mam taką czekoladę 100%, czyli tutaj nic poza miasłem kakaową i tłuszczem kakaowym nie ma. I taką czekoladę rozpuszczam. Całą tabliczkę, ale też można zrobić sobie mniejszą ilość, jeżeli nie chce się mieć tak dużo czekolady, to po prostu jak chcecie. Dzisiaj też w ramach eksperymentu dodam sobie łyżeczkę cukru kokosowego. On ma taki fajny, karmelowo-kokosowy smak. Także jestem ciekawa, jak to wyjdzie w tej czekoladzie. I ostatnie, czyli masło z orzechów laskowych, również dodaję do masy czekoladowej. Tak mniej więcej, nie wiem, łyżkę. No i to się tutaj musi wszystko rozpuścić i razem wymieszać. A na papier do pieczenia wykładam orzechy laskowe, które właśnie tą czekoladą zaleję. I ja właśnie, tak jak mówiłam, lubię mieć po prostu orzechy z czekoladą, a nie czekoladę z orzechami. Czyli tutaj jest znaczna przewaga orzechów. Oczywiście można sobie tutaj dodać dowolne orzechy. Ja akurat laskowe lubię najbardziej. Oprócz tego nasiona konopi. Mam nadzieję, że to nadal się wszystko połączy i da radę
bo z nasionami konopi wcześniej w taki sposób nie próbowałam. Wcześniej tylko nasiona konopi dawałam jakby już na górę czekolady. No ale zobaczymy, może to się fajnie zlepi. Nie wiem, jest to eksperyment. Czekolada. Dodaję do czekolady jeszcze trochę syropu klonowego i wylewamy czekoladę na orzechy. I na to posypię sobie jeszcze trochę tego cukru kokosowego, bo jest naprawdę fajny, bardzo smaczny. No i to tyle. I teraz czekolada musi zastygnąć i tak to zostawiamy. Można przenieść do lodówki, wtedy będzie szybciej. Czytam sobie teraz wieczorem teksty na jutrzejsze zajęcia. I to w sumie tyle. Taki chillowy wieczór. Jest już po godzinie 20. Zrobiłam skincare, nawet zrobiłam sobie masaż twarzy kamieniem guasza, bo dzisiaj naprawdę obudziłam się taka opuchnięta przez to, że krócej spałam i też to nie była najlepsza jakość snu. A no i później to tańczenie i tak dalej, po prostu cały czas byłam taka opuchnięta, więc zrobiłam sobie ten masaż i od razu zauważyłam poprawę. Ja za chwilkę idę spać, jeszcze sobie poczytam książkę na zajęcia przed snem, ale chciałam jeszcze tak szybciutko podsumować ten tydzień, bo jednak motywem przewodnim tego tygodnia była aktywność fizyczna i miało być codzienna, a wyszło jak zwykle, ale też nie jest źle. I jeśli chodzi generalnie o moje dni zimą, to było naprawdę super. W sensie ja jestem z siebie serio dumna, że nie wiem, jak padało i była brzydka pogoda i strasznie wiało, to poszłam na ponadgodzinny spacer do Arkadii. No i że generalnie się sporo ruszałam, że właśnie dzisiaj poszłam do klubu sama o godzinie 5 rano, żeby potańczyć. Tak, więc myślę, że pod tym względem to był sukces, mimo że nie było tej aktywności faktycznie codziennie. Ale myślę, że generalnie cały ten tydzień, że jakby to było tak, jakbym miała te 7 dni aktywności, bo co prawda w środę i czwartek nie było żadnej aktywności, ale w piątek była i siłownia, i dużo chodzenia, więc tak naprawdę to chodzenie może się liczyć jako spacer środowy. A dzisiaj, nie dość, że było 2,5 godziny tańca, to jest naprawdę dużo, szczególnie takiego energicznego tańca, no to jeszcze później byłam na spacerze, także to można zaliczyć za czwartek. Tak, więc ostatecznie można powiedzieć, że miałam 7 aktywności fizycznych w tym tygodniu, z czego 5 to były spacery, 1 to był taniec, ale 2,5 godziny, także sporo. A jedna ta aktywność to była siłownia, także tak, może nie było jakiejś dużej różnorodności, bo nie robiłam żadnych takich workoutów domowych, ale ja generalnie nie jestem fanką czegoś takiego i czasami sobie coś tam zrobię, ale to nie jest moja preferowana aktywność fizyczna. Czy to jakoś wpłynęło na moje samopoczucie i zdrowie? Ciężko stwierdzić, ponieważ mamy pełno innych czynników, które też mogą na to wpływać. Na przykład akurat na ten tydzień przypadała moja owulacja, co też często wiąże się u mnie z wyższym poziomem energii, większą motywacją i tak dalej. Generalnie takimi chęciami do życia i robienia rzeczy, po prostu mniej muszę się wtedy zmuszać do robienia rzeczy. Nie wymaga robienia czegokolwiek, nie wymaga ode mnie takiej dyscypliny jak w inne dni. Więc jakby tak, czułam się dobrze w tym tygodniu i miałam sporo energii, motywacji i tak dalej. Ale czy jest to kwestia tej aktywności fizycznej? No myślę, że ciężko stwierdzić. Raczej to nie jest kwestia tylko tego, ale też właśnie tego, w którym momencie cyklu aktualnie jestem. Plus w tym tygodniu przez kilka dni prawie codziennie piłam matcha rano, a matcha też daje dużo energii, więc to też mogła być kwestia matchy. Podsumowując, fajnie, że coś takiego zrobiłam i na pewno aktywność jest super i jest bardzo ważna. I nie mogę się już doczekać takiej prawdziwej wiosny, kiedy naprawdę będzie mi się chciało wychodzić na zewnątrz, po prostu żyć aktywnie, nie musząc się do tego zmuszać. No ale w międzyczasie czasami warto się trochę popchnąć do robienia rzeczy, na które nie do końca mamy ochotę, ale są dla nas zdrowe i dobre. Idę zaraz spać. To jest moja lektura na ten wieczór. Platon, uczta na środę do przeczytania na politykę... Nie politykę. Etykę społeczną i polityczną, o ile dobrze wspominam nazwę przedmiotu. Jakby to też pokazuje, jak bardzo już dążę do końca studiów, że nawet nie znam pełnych nazw przedmiotu, albo nie jestem ich pewna. Tak, w każdym razie to jest moja lektura. Jutro mam zajęcie na 11.30, kończę o 13.00 i o 13.40 mam pociąg do rodziców, więc muszę wyjść z domu już z wszystkim na następne 3 dni.
A tak, także zapowiada się ciekawy tydzień. I mam nadzieję, że we vlogu też znajdziecie dla siebie coś ciekawego i że będziecie czekać na ten kolejny. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!